Dobra, o co mniej więcej chodzi w tym harmonogramie od Wiedźmina nowego Bonzo? Banzo. Że pojawi się na wszystkich światach. Swoją podróż zawsze będzie zaczynał o 19:00. Na każdym serwerze spędzi 15 minut. No i to jest niby, że przez niezadowolenie graczy z tej formy promocji. No dobra, może być. Będzie się pojawiał na wszystkich światach, czyli tu jest ten harmonogram światów. Będzie spędzał po 15 minut na każdym, czyli tutaj mamy tak. Ja zacznę od dnia dzisiejszego, czyli tam gdzie, no to co dotyczy mnie, czyli zaczyna od Telavela, czyli od 19 do 19:15 będzie na Telavelu, 19:15, 19:30 będzie na Tarchunie, jest 19:21, czyli jeszcze na Tarchunie będzie 9 minut, a od 19:30 do 19:45 będzie na Klasiku. Potem 19:45, 20, 20 do 20:15 i do 20:15 do 20:30. Czyli w sumie zawsze przejście tych światów z jednego dnia zajmuje 1,5 godziny temu Banzo. No dobra. Czyli ja na razie czekam, aż jeszcze skończę tam Tarchunę i wtedy zaczynamy zabawę. No to widzimy się zaraz, czekamy. Dobra. Jesteśmy witani i zaczynamy zabawę. Ja pierdolę, ale osób. Teraz trzeba czekać, aż zaloguje Banzo. Banzo jest już w grze, ale gdzie on jest? Trzeba go szukać. Ja pierdzielę. Ciekawe, czy on jest gdzieś tutaj. Tak patrzę na ten. W sumie Ctrl F ban z. Nie, na tym dodatku kto tu jest nie mam. Czyli, trzeba go szukać. Maklus, ratusz. No to szukamy, szukamy. Ale tutaj jest, nie wiem, tak dużo osób, że aż mnie tnie. Listę mam odtąd, dotąd, nawet trochę dalej. Czyli na trochę dużo osób. Trochę bardzo dużo osób. Każdy raz szuka Banzo. Banzo jest w sumie w grze. Ale gdzie to? To pytanie błądzi. Aż tam F5, bo mi nie załadowało kilku outfitów. Tyle ludzi. Dobra. Pytanie, bo jeszcze jaki on ma outfit? Shazzy. O kurde. Jest Banzo. A gdzie, bo przez chwilę miałem go na radarze. O, jest Banzo. Stoi tutaj. Chyba tak. Łapcie K. Zaproszenie zostało odrzucone, ale no niech on wyjdzie, no tyle ludzi na nim stoi, że ja pitole, no on stoi w tym jednym miejscu. Nie, teraz tam jest. No chodź, 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 chodź. Żebym ja go chociaż złapał na to tab.
Złapię go na tabi, będzie light. Ale... Tak to lipa, bo co? Bo ludzie na nim staną i no gówno. Łapię go na tabaj. Nie idzie. On dalej stoi w tym jednym miejscu. A ludzie na nim. Nie, tam jest. Dobra, mam go na tym. Aż mnie zlagowało, ale mam na nim ten. No ale te lagi. To jest głupie, no. Ludzie piszą Bands of Eder, a ja mam go tutaj. Ja nie rozumiem, mu muszę dać handel czy co? Klikam na niego i gówno. Dobra, kumam. Chyba. Bo handlu mu się nie da dać, on chyba będzie latał i wyrzucał te skrzynki. Czy co? Cholera, o cholerę chodzi. Ale tu jest tyle ludzi, że... Dał reloga? Zniknął stąd. Czyli może... Może dał TPK do Itan. Może. Ja pierdzielę, takie lagi, bo tu jest tyle ludzi. A on jest u nas, aha, do 45, a jest 36. I w sumie dalej nie wiadomo o co chodzi, bo biegałem za nim. I no, nie ten. Handlu mu dać nie mogłem. O co tu chodzi? Halo, halo. Teraz będą lagi. No nie ma go tu. Nie, jest chyba. Tu jest wściekły tłum. Wydałoby się mieć ten na nim. Ale no teraz go już nie złapię. Za długo by to trwało. No ja cały czas łapię lagi, to jest pojebane. Ja pierdolę. Zawsze tak mam, jak jest w pizdu osób. A tutaj to kurwa. O, banzo. Nie życzę sobie handlować. Wala na ziemię. O, mam skrzynkę. LOL. Ale laga zapałem, ale mam skrzynię. Huhu! I to jest pewnie tak sama skrzynia jak tamte, co otwierałem. Czyli kijowe. Ej, ej, zgubiłem się. Gdzie jest wściekły tłum? Tutaj, nie? No
Dobra, już wiemy, tutaj wściekły tłum jest. Ja pierdolę. LOL. Ale jak ja zapałem tą skrzynię, to sam nie wiem. Chodzę za nim, kurde, klikam F. Aż mnie wywala, nie? LOL. Ale to teraz laguje. Ludzie, jak tutaj, nie wiem, z 50 osób tutaj stoi. Ale dymy. Dymy herę. Ale... jak mnie wywala. Myko pisze przez loga, dawaj do Tornek, tutaj jest. Ja musiałem do ciebie wpiąć, bo no... aż mnie rzucało po tej mapie. Miota mną jak szatan. Gadu mnie ogarnia. Where are you? Ale mam bardzo. I on sobie tam stoi. A ja mam laga. Zajebiście. Ech, ładuj mi się. Chcę zobaczyć, czy to jest ta sama skrzynia, co jest za 20 bananków. W sumie jeszcze 4 minuty, to zaraz sprawdzę. A najpierw polatam z tym banzo. O ile mi się, kurwa, gra załaduje. No bo niestety mój braciszek jest tak mądry, że daje IP ludziom z internetu. Ale bywa. Ech, ładuj się, no. Dobra. Ale ludzi... spoko. Gdzie on jest? Elans. A, tu. Kurde. No ja jestem cały czas w tyle. No po prostu super. No w pizdu. Super, F5. Brat geniusz. Grać w Minecrafta, dawać ludziom IP, a potem jeszcze ci taki powie, odejdziesz z gildii i masz, kurwa, DDoSy. Nie wiem czemu, ale trochę mnie to rozwala. No i znowu. Nie ma sensu chyba. Ale chociaż jedną skrzynkę, nie wiem jak, ale złapałem. To jest w sumie cud. Ja jeszcze chcę zobaczyć, czy tylko ta skrzynia to jest ta sama, co ono. Erbikante. On stoi tutaj. Jeszcze 2 minuty na klasiku będzie. No i znowu, kurwa, lag. Stwierdzam, że to była pierwsza i ostatnia skrzynia, jaką złapałem. Bo jak ledwo wbijam do gry, to już... Banzo napisał, trzymajcie się. Nie jest hinkerem. Dobre miśki, dalej mykam świat. Życzę wam spokojnego wieczoru. Nie, nie jestem tinkerem. Trzymajcie się.
I zniknął. Znaczy jeszcze tu jest, ale no. Zniknę. Już w sumie spada, jakby to tak ująć. Nie masz sobie złotych tych. To jest inna skrzynia czy ta sama? No nie wiem, mam tą legendarną skrzynię. A co z tego ten? No już poszedł. Ale uprzejmy, nie powiem. Napisał takie miłe słówka. Dobra, miśki dalej mykam. Jeszcze by stracił tą skrzynię. Ej, geniusz. Ale dobra. Wywalę jakiś czas. Otwieramy. O kurde. Do skrzyni leciało po 5 bananków. Mam 5 bananków, a za te 5 bananków przełożę je do depozytu i otworzę na innej postaci. Chyba. W sumie. A walić, tak co mi może polecieć, gówno. I. Jeszcze laga złapałem, F5. Albo skrzynia pusta. Nie no, pusta raczej nie. O, bananowy eliksir. 200 koleka. No nice. Ale chociaż wiecie już czego spodziewać się po bananowym banzo, jak odwiedzi, albo raczej nawiedzi wasz świat. U nas na przykład ten, to było w Tornek. Pojawił się w Tornek, to znaczy najpierw do Itan, a potem spierdzielił do Tornek, no. Dlatego bądźcie czujni, czekajcie aż was nawiedzi. Bajo, cześć.